Marek Kułakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem w sieci jest pan Adrian Staroniek, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Częstochowie. Dzień dobry panie naczelniku. Dzień dobry panie redaktorze, witam Państwa. Niedawno rozmawialiśmy o zupełnie trochę innych rzeczach, o pandemii, ale dzisiaj rozmawiamy o pandemii, ale w kontekście bezdomności, w kontekście tego, że zbliża się zima. To jest trudny czas zarówno chyba dla służb miasta, dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i samych bezdomnych osób samotnych. Tak, rzeczywiście to jest w ogóle trudny czas, nawet poza okresem pandemii, w której dzisiaj jesteśmy. Czas zimy to wytężona praca, poszukiwanie miejsc, nowych miejsc, gdzie mieszkańcy w kryzysie bezdomności próbują przetrwać zimę, bo wiele takich miejsc mamy już zdiagnozowanych i wiemy, gdzie dotrzeć, ale też jest coraz nowszych miejsc pojawiających się na terenie miasta, więc rzeczywiście musimy poszukiwać. No, prawda taka, że w dzisiejszym dobie pandemii to jest podwójny kłopot w kontekście wsparcia tych mieszkańców, ale oczywiście jesteśmy przygotowani i podjęliśmy wszelkie działania tutaj tak, żeby zabezpieczyć zarówno osoby w kryzysie bezdomności, pracowników i współpracowników w postaci organizacji pozarządowych. Zaraz będę szczegółowo o to pytał, ale mówił pan, że wiele miejsc zdiagnozowanych państwo macie. Chce pan powiedzieć, że likwidujecie jedno miejsce gdzieś, gdzie skupiają się bezdomni, tam czasami dochodzi do spożywania alkoholu, a powstają w innych miejscach kolejne. To jest taka trochę zabawa w kotka i myszkę? Znaczy no niekoniecznie, bo tak naprawdę żadnej osoby nie możemy zmusić, że ma zrezygnować z tego miejsca pobytu albo ma iść do form, które organizuje tutaj miasto przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, jak schronisko, jak ogrzewalnia, jak noclegownia. Dlatego też tak naprawdę te osoby często pozostają w tych miejscach. Z jednej strony nas to cieszy, bo prawda jest taka, że wiemy, gdzie dotrzeć, wiemy, że w tym miejscu na pewno te osoby znajdziemy. Natomiast no, od słowa do słowa nasi street workerzy, którzy są w organizacjach pozarządowych i blisko współpracują z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, rzeczywiście dowiadują się o tych nowych miejscach. Faktem jest, że ich na okresie zimowym jest mniej niż w letnim. W letnim mieliśmy około, wiosenno-letnim mieliśmy około 35 takich miejsc. Natomiast no, teraz chłód powoduje to, że te miejsca się zawężają i rzeczywiście myślę, że będziemy mieć je zdiagnozowane wszystkie. Albo będziemy tak naprawdę chodzić, pukać do tych miejsc, żeby dowiedzieć się, gdzie się pojawi następne. Bo wiele osób wiemy, których nie ma w danym miejscu, że może street worker zapytać, co się dzieje z tą osobą, gdzie ona jest. I wtedy ci wcześniejsi współbiesiadownicy podpowiadają nam, gdzie możemy iść szukać. Panie naczelniku, ilu mamy w Częstochowie bezdomnych? To jest 400, 300? Z tego co wiem, to około 400 chyba zazwyczaj było liczenie bezdomnych. Tak, jeżeli było liczenie, to wychodziło około 400, natomiast systematycznie z roku na rok ta liczba spada. Rzeczywiście widać tą pracę taką socjalną typowo wykonywaną w środowisku zarówno przez pracowników socjalnych, organizacje pozarządowe, ale też właśnie street workera, tutaj jednego czy drugiego, bo rzeczywiście to są pierwsze osoby na linii, które trafiają do tych osób, które nie chcą być zdiagnozowane, nie chcą być w systemie, które niekoniecznie chcą od nas innej pomocy poza ciepłym posiłkiem, nieraz kocem czy ubraniem i raz na kiedyś kąpielą. A może to dlatego, że osoby te są poszukiwane na przykład przez policję? Zdarzają się takie osoby? To znaczy na pewno zdarzają się. Dlaczego pytam panie naczelniku? Bo słyszałem, że dla wielu bezdomnych Częstochowa to jest takim rajem. Tu wiedzą, że dostaną konkretną pomoc. Chociaż podejrzewam, że w wielu miastach to już się zmieniło też na lepsze. Myślę, że wszędzie się zmieniło tak naprawdę. My też w Częstochowie, chcąc wspierać osoby w kryzysie bezdomności nasze, które są zdiagnozowane, że są czy były mieszkańcami Częstochowy i z Częstochową są związane, podjęliśmy działania zmierzające do tego, żeby rzeczywiście wszystkie inne osoby, które były spoza Częstochowy, wesprzeć zasiłkiem celowym, skontaktować się z danym ośrodkiem pomocy społecznej i przekierować tę osobę z powrotem do jej gminy, do jej miejscowości, z której pochodzi, żeby rzeczywiście ta cała para, która jest tu wykonywana przez ten cały zespół osób, była wykonywana dla naszych mieszkańców tak właśnie, żeby regularnie z roku na rok podczas liczenia spadała liczba osób. I wy fundujecie, rozumiem, tą podróż, tak, do gminy, bo ktoś ze Szczecina, z Koszalina przyjechał tutaj.
Tak, nie kupujemy bilet wręcz, udzielając zasiłku celowego, który jest tutaj finansowany. Ale to potem gmina płaci Częstochowie, tak? Skąd pochodzi osoba bezdomna? Najczęściej zasiłki, znaczy jeżeli już osoba pozostaje, to porozumienia między gminami zawieramy, natomiast zasiłki celowe są wypłacane z budżetu państwa, które mamy przydzielane i potem albo refundujemy między sobą, albo pozostawiamy do rozliczenia, bo i tak to są środki, które są wspólne. Mówił pan, że w Częstochowie mamy przy dobrej koniunkturze około 400 bezdomnych. A ile miejsc przygotowanych jest na akcję Zima? W placówkach, które dziś w Częstochowie są, jest dokładnie 240 miejsc. No i plus ogrzewalnia, która jest na 50 osób, chociaż dziś musimy pamiętać o tym, że ta liczba musi być mniejsza, bo osoby w kryzysie bezdomności, zanim trafiają do tych placówek poza ogrzewalnią, muszą przejść kwarantannę 10-dniową. Te kwarantanny, czy miejsca kwarantanny są oczywiście w każdej z placówek wydzielone, więc to też stąd zmniejszenie tej przestrzeni, która mogłaby być zagospodarowana, ale też i nasze doświadczenie mówiące o tym, że tak naprawdę od wielu lat ta liczba nie była potrzebna, zwiększenie tych miejsc nie było potrzebne, bo liczba osób w kryzysie bezdomności chcących skorzystać nie była na tyle większa, żebyśmy musieli uruchamiać następne placówki czy miejsca. Ale to oznacza, że kto pierwszy, ten lepszy, jeżeli chodzi o ogrzewalnie, schroniska, jakieś inne przytuliska? Jeżeli chodzi o ogrzewalnie, to drzwi są otwarte dla wszystkich i tam nie ma w ogóle o czym mówić. Ale mamy czas pandemii, panie naczelniku, i co wtedy? Oczywiście, że mamy, no, natomiast... No tak sobie wyobrażam, mamy minus 15 stopni, pandemia, ktoś może wyjść z koronawirusem do środka, pozarażać innych. Co wtedy miasto robi? W pierwszej kolejności tak naprawdę są mierzone temperatury we wszystkich placówkach, żeby wiedzieć, jeżeli chodzi i procedury są odpowiednio przygotowane. Natomiast w przypadku, kiedy by się pojawił duży kryzys koronawirusa, czy zarażenie osób w kryzysie bezdomności, koronawirusem. Miasto ma przygotowane miejsce zbiorowej kwarantanny, tak, żeby odizolować osoby w kryzysie bezdomności. A dużo takich miejsc macie? Dużo takich miejsc? Jesteśmy przygotowani na około 30 miejsc takich, więc no, będziemy działać. A jeżeli będzie to. A gdzie są te miejsca, zdradzi pan? No bo to rozumiem, że to nie w ogrzewalniach, nie w przytuliskach gdzieś, tylko zupełnie nie, inne miejsca. Miejski przygotowany już w okresie wiosennym, w drugiej części, w drugim kwartale, przepraszam, tego roku, budynku, który jest własnością gminy miasta Częstochowa. Czy państwo jako miasto, jako samorząd możecie pozyskiwać jakieś środki właśnie na walkę z bezdomnością, szczególnie w czasie pandemii? Wiem, że wiele gmin prowadzi taką akcję Przed nami zima. To jest taki projekt, wiele gmin. Czy Częstochowa też ma taki projekt? Czy Częstochowa od wielu lat prowadzi akcję Zima, jeżeli chodzi o osoby w kryzysie bezdomności. Spotykamy się, mamy partnerstwo, trzeba podkreślić, że cały czas gospodarzem partnerstwa w zakresie osób właśnie w kryzysie bezdomności i ubogich jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który koordynuje tutaj w imieniu gminy działaniami. Tam wśród partnerów jest Straż Miejska, organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, więc rzeczywiście to jest bardzo szeroki zakres. Tam też wymieniamy się doświadczeniami. Informujemy, uczestniczą też przedstawiciele pogotowia czy szpitala miejskiego w tych spotkaniach, bo często też osoby w kryzysie bezdomności wykorzystują te przestrzenie do zimowania i przebywania. Więc rzeczywiście ta wymiana doświadczeń, wiedzy i możliwości, umiejętności komunikowania się z sobą, szybkiego reagowania pozwala na to, że rzeczywiście eliminujemy te problemy w poszczególnych zasobach. Ze swojej strony też chcąc zabezpieczyć osoby w kryzysie bezdomności, rozdawała Straż Miejska maseczki, które tutaj KOSO pozyskało dla miasta, czy kupowało, także żeby rzeczywiście nasi bezdomni byli zabezpieczeni. Była też prowadzona edukacja wśród osób w kryzysie bezdomności w zakresie właśnie COVID i ich problemu, jaki niesie za sobą. Zwracano też uwagę na to, żeby osoby bezdomne coraz częściej po prostu myły, dbały o higienę osobistą, bo to jest bardzo ważne. Rozdawane były paczki
z chemią, która pozwalała na to, żeby zadbać o siebie. Więc rzeczywiście ten zakres taki edukacyjny, szerokiej powiedziałbym edukacji, był bardzo dużo prowadzony i jest nadal prowadzony. Więc rzeczywiście osoby nasze w kryzysie bezdomności, myślę, że na tyle, ile możemy, zabezpieczamy. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał wesprzeć działania nasze, to i czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, czy Caritas, czy Fundacja Chrześcijańska Dulam, Stowarzyszenie Agape, to są podmioty, które na pewno, jeżeli tylko będzie ktoś chciał zgłosić swoją gotowość pomocy, wsparcia kocami, ciepłymi ciuchami, bo będą robić Państwo porządki, to zapraszamy do kontaktu rzeczywiście i przekazywania tych rzeczy. Te osoby bezdomne stosują się do Waszych zaleceń? Czy są oporni czasami, że on się nie będzie mył po 5 razy, załóżmy, tak? Dziennie. Myślę, że to jest ciężka praca, bo osoby w kryzysie bezdomności, te, które chcą być poza systemem i tylko chcą pracować ze street workerem, nie chcą żadnych zasiłków, żadnej innego wsparcia, choćby właśnie w postaci noclegowni, ogrzewalni czy schroniska, no to rzeczywiście są osoby, które są oporne, owszem, przyjmą gorącą zupę, zjedzą kromkę chleba, przyjmą tą maseczkę, ale czy zastosują się, trudno jest nam odpowiedzieć. Na chwilę mówimy, przyjmują, ale no niekoniecznie wiemy, że stosują. Zastanawiam się, co te schroniska, ogrzewalnie robią, jeżeli dochodzi do spożywania alkoholu na dworze minus 15. Wiem, że w takich pomieszczeniach nie wolno spożywać alkoholu. Nie wolno, dlatego osoby, które wchodzą do tych placówek, mają pełną tego świadomość, że w regulaminie jest zapisane, że nie będą wpuszczane do takiej placówki. Natomiast jedyną placówką, która jest i przyjmuje te osoby, no to jest właśnie ogrzewalnia i wtedy mogą trafić do ogrzewalni, żeby nie zamarznąć, nie zostać na ławce. Też z ciekawości zapytam, panie naczelniku, te ogrzewalnie, schroniska, przytuliska, to są w rękach miasta, czy to już jest oddane Caritas, to oni się tym opiekują, oni pieczę nad tym sprawują, jak to wygląda? To jest bardzo różnie. Generalnie większość tych podmiotów jest własnością gminy miasto Częstochowa, natomiast my to przekazujemy w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, wspieramy finansowo przez konkursy ofert i to trafia właśnie w ten sposób do organizacji. Część organizacji ma swoje zasoby lokalowe, część korzysta z lokali miasta Częstochowa. Jest takie ciało, można powiedzieć, grunt się nazywa, prawda? To jest gminny, jak to rozszyfrować? Gminna Rada Obrony Narodowej. Narodowej, tu w Częstochowie. Państwo spotykacie się właśnie poprzez internet, między innymi też szefem miasta. Czy te tematy, o którym dzisiaj rozmawiamy, coraz częściej są podejmowane na takich spotkaniach? Te tematy są podejmowane na różnych gronach, spotkaniach, nie tylko tutaj z panem prezydentem, ale w partnerstwie właśnie z organizacjami pozarządowymi czy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Oczywiście, że rozmawiamy o tym, bo to są nasi mieszkańcy. To, że są w kryzysie bezdomności, to nie znaczy, że nie należy martwić się o nich, nie należy wspierać ich, troszczyć, bo tak jak powiedziałem, to są mieszkańcy Częstochowy tylko w chwili kryzysu. Dobrze, a jak pan spotyka się tu już tak na zakończenie z pracownikami MOPS? Słyszy pan obawy, że ludzie boją się wychodzić do bezdomności poprzez tą pandemię? Przede wszystkim już nie boją się spotykać, rozmawiać, tak? Czy czasami czuć ten nieprzyjemny zapach, ale boją się po prostu zarazić. Są takie obawy od pracowników? Myślę, że są takie obawy, natomiast no, rola nasza jest zupełnie inna. Tutaj pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy socjalni i praca socjalna zupełnie ma inne tutaj, oprócz pandemii, to tak naprawdę osoby, które się bezdomności niosą wiele za sobą ryzyka, więc rzeczywiście pracownicy socjalni są na pewno tutaj narażeni na różnego rodzaju choroby, natomiast no, naszą rolą jest być z nimi, pracować i służyć dla tych mieszkańców. Czy za tym narażeniem tutaj zdrowia idą jakieś większe gratyfikacje, tak jak dla pielęgniarek, lekarzy? No niestety nie, tu ustawodawca nie przewiduje w ogóle takich ani gratyfikacji, ani pomysłu na wsparcie, oprócz jednorazowego badania na obecność wirusa wśród pracowników pomocy społecznej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Panie naczelniku, proszę dbać o siebie, o innych. Życzę dużo odporności. Bardzo dziękuję Państwu i panu redaktorowi również życzę dużo zdrowia. Dziękuję.